Cześć, z tej strony Adam z Atrakcyjnych Domów. Jest z nami pan Tomasz, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Tomaszu, znajdujemy się aktualnie na działce, na której będziemy w przyszłym roku budować dla pana dom. Proszę mi powiedzieć taka rzecz, no dlaczego pan nas wybrał? Co zaważyło? Generalnie zaważyło kilka czynników, ale przyznam uczciwie, że od samego początku, kiedy wysłałem zapytanie do państwa, pan w zasadzie zadzwonił do mnie po 5 minutach od wysłania zapytania i było to jeszcze wieczorem. Rozmowa trwała chyba z godzinę. Otrzymałem wszelkie niezbędne informacje do tego, żeby już na tym etapie początkowym wiedzieć jak najwięcej o potencjalnych kosztach, problemach, rozwiązaniach. To już wzbudziło moje wielkie zaufanie. I oczywiście przyznam, że też wcześniej sprawdzałem oferty konkurencji. Nigdy nie otrzymałem takich rzetelnych, pełnych informacji. I dlatego wstępnie się zdecydowałem na firmę Atrakcyjne Domy. Następnie w kolejnych tygodniach ten kontakt był podtrzymywany. Otrzymałem kontakt do architekta, który zaprojektował bardzo fajnie dostosowany pod nas domek. I generalnie to. Oczywiście też konkurencyjna cena. Też nie szukałem i najtańszych, i najdroższych, ale ona była adekwatna do, też do naszych oczekiwań. I stąd wybór na państwa. A proszę mi powiedzieć, czy w jaki sposób dokonał pan weryfikacji? Bo sama rozmowa to jest raz, ale skąd ma pan przeczucie, że ta realizacja będzie przebiegała prawidłowo? Oczywiście zapoznałem się też z referencjami, które znalazłem zarówno w internecie, jak i z referencją, którą znalazłem no gdzieś tam po realizacji konkretnie gabinetu weterynaryjnego. Zadzwoniłem do pana właściciela, aby po prostu upewnić się, że to był dobry wybór. I rzeczywiście opowieść tutaj pana Ryszarda była w samych superlatywach na państwa temat, więc no tutaj w zasadzie to był ten klucz ostateczny i no i wtedy już zapadła ta rzeczywiście ostateczna decyzja. Nie widziałem żadnych przeciwwskazań, do końca nam się fajnie współpracowało pod kątem jakichkolwiek zmian, czy w wycenie, czy w projekcie, wszystko przebiegało gładko i w zasadzie no, do tej pory nie miałem żadnych, kompletnie żadnych uwag i stąd ta decyzja. Super, dziękujemy bardzo. Dzięki. Już w przyszłym roku na tej przepięknej działce pod Poznaniem powstanie dom typu nowoczesna stodoła w wersji z garażem, projekt indywidualny.